co to kogo obchodzi, kim kto jest i co robi, prawda? Jeżeli tyle tych opcji, tyle tych religii, proszę Państwa, jest na świecie, żebyśmy sobie tylko umieli pomagać w życiu, w trudnych sytuacjach, proszę Państwa, życiowych, a nie burzyć cerkwie, to co tutaj na Placu Saskim miało miejsce w Warszawie. No, Janek Witek bardzo kochał cerkiew. Jak się dowiedział, że ja śpiewam w chórze w cerkwi, powiedział: Boże, przecież Ty znasz, Elżbieto, język grecki, hebrajski i starocerkiew, no słowiański, bo mam rozumieć, że w Anglo-Ameryce Białystok, tutaj w Warszawie polski, a to nie, ale w Anglo-Ameryce Białystok jest starocerkiewno-słowiański. Jak Państwo pojadą do Wrocławia, to tam jest nawet po polsku w cerkwi śpiewają. Tutaj są różne takie monumentalne, proszę Państwa, budynki w Warszawie, może ja wiem, takie autorytarne, że pobudowali i zburzyli. I zburzyli. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy: Piłat kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz... To co tutaj jest, tej cerkiew świętej Tatiany Rzymianki. Rzymianki. Tutaj, tak, tak. Cerkiew świętej Tatiany Rzymianki, umieszczona w latach 90. XIX wieku. I to jest dzisiaj pałac Staszica. Państwo zobaczą, jak się zmieniło. A to, co tu większego mamy na dole, to jest cerkiew aleksandrowska, ja na Placu Saskim, którą też zburzono pomiędzy wojnami, pomiędzy pierwszą wojną światową, no i drugą wojną światową. U nas archiwalia, u nas archiwum, proszę Państwa, ukrzyżuj go w księdze Izajasza też, bo tutaj Hitler na krzyżu w Galerii Opera było, co u nas jest w Mercedes. Dlaczego to takie istotne, ważne i dlaczego my tutaj chcemy jakby usprawiedliwić, rozgrzeszyć wszystkich, że w księdze Izajasza w 53 rozdziale jest napisane: myśmy go ukrzyżowali, myśmy go zabili, myśmy go oskarżyli. Także widzicie Państwo, to że pewna osoba tutaj w Google zwraca się do mnie i mówi, że och, to nieprawda, że Żydzi zabili Jezusa. Ja mówię, tam byli tylko Żydzi, tam była tylko teokracja, nawet nie było ani jednego ateisty. Także, proszę Państwa, myśmy zabili Jezusa, czyli Żyd, jako pisarz Księgi Izajasza, powiedział w imieniu Żydów, narodów. Także jak to? Nie myśmy go zabili, Żydzi go zabili. Żydzi zabili Żyda. Możecie nawet zwrócić się do Ryszardy Czubak, ona to samo powie. A tutaj też jest wszędzie wrogość, jest wszędzie nienawiść. No i teraz jak ta linia Mysia wejdzie, proszę Państwa, to już nawet karę będą płacić. Za obrazę majestatu, za obrazę ludzi, no bo przecież człowiek jest istotą bardzo ważną. Może człowiek powinien sobie przebaczać, wybaczać, ale ja wiem, proszę Państwa, no, Janek Maciej Witek oglądał różne rzeczy w internecie. I teraz, jeśli chodzi o Facebook, który inwigiluje wszystkich ludzi, ja w ogóle nienawidzę żadnego Facebooka, to Janek mówił, że przecież we Francji ten Facebook to jest całkiem inny, tam jest otwarty świat, a u nas jest zamknięty świat, zamknięte wszystko. A że on nagie ciała lubił oglądać, to jest jeszcze inna sprawa. No, ale widzicie Państwo, nienawiść totalna do czegokolwiek, nienawiść do Żyda, nienawiść do homoseksualistów, nienawiść do Polaków, nienawiść, nienawiść. Nienawiść, nienawiść. I kto by to pomyślał, że oni wszyscy byli na usługach szatana, diabła, że takie coś w ogóle będzie miało miejsce. Albo jak teraz ci Arabowie. Kto by to pomyślał? Nawet sama przecież Angela Merkel, ona jest kształcona. Sama Angela Merkel by nie pomyślała o tym, co ci Arabowie tutaj nawyprawiają. Prawda? No. Człowiek jak ma ciepłą posadkę, to czasem nie myśli. Dobrze być artystą, dobrze śpiewać. Ave Maria, pieśni na cztery głosy. Bardzo dużo jest w internecie pieśni królestwa. Proponujemy Państwu
pieśni królestwa, jak już jesteśmy przy aktorze, przy aktorce, proszę Państwa, przy piosenkarzach, proponujemy Państwu pieśni królestwa. No bo po co to dziadować tam pod kościołem, proszę Państwa, jak można śpiewać. Kiedyś jak byłam w Anglii, Ameryce, Białystok, to tam jest pełno klubów. Tam staruszki i kabaret Szpilka. Skąd tutaj w Warszawie dowiedzieli się oni wszyscy o kabarecie Szpilka? Po prostu chodzi o to, że tam w Anglii, Ameryce, Białystok staruszkowie do końca swojego życia działają. Są bardzo aktywni, są bardzo uczynni, artystycznie. A tutaj to, ach, bo ty stara jesteś, ta Marta Dowosz. Pojechała moja koleżanka do Domu Kultury Zacisze. Mówi, stare dziady, jednej babie to szczęka wypadła. Mówi, nie mogę tego oglądać. Mówi, jak ja będę naprawdę już taka stara, to ja nie będę śpiewała, nie będę się pokazywała, proszę Państwa. Nie będę. No i proszę Państwa, nakrzyczała na ten Dom Kultury Zacisze, uciekła. A jeszcze zażartowała, czy ja mam ochotę może tam pojechać. Martusia, uspokój się. No, także zapraszamy Państwa teraz do kanału Witeklandia. Mamy też w internecie bardzo dużo filmów od adwentystów. Mamy też radio Conchita, prezenci od firmy Elhof Art. Proszę Państwa, zapraszamy. Elhof Art. No i jest też kanał Elhof Art 2000 stary, bo to u nas jest wszystko archiwum, proszę Państwa. Archiwum w naszym radiu. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Łam, czego rozum nie złamie.